Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek i witam was ponownie w Wiedźminie. Moi drodzy, na początku małe info, bo przedwczoraj dla was puściłem na Facebooku ankietę, w której zapytałem się was, co w Wiedźminie chcielibyście zobaczyć. Były dwie możliwości, albo tylko misje główne, albo główne plus poboczne, ponieważ pisaliście mi, że niektóre misje poboczne związane są bezpośrednio z misjami fabularnymi, dlatego też, może inaczej, jeszcze inaczej. Ja nie wiem, które misje poboczne są związane z fabułą, dlatego też postanowiłem, że grę będziemy nagrywać w 100% wszystko. Teraz tak. My mamy, słuchajcie, główną misję. Musimy udać się do detektywa, o którym mówił nam Siegfried. Natomiast mamy też sporo misji pobocznych. Poszukiwany. No troszkę tego jest, tych misji pobocznych, i właściwie większość to są misje poboczne, ale pierw musimy znaleźć jakiś sklep, koniecznie, bo ja się muszę pozbyć wszystkiego, co jest zbędne. Dobrze, tu mamy krasnoluda Vivaldiego, tam się udamy. Magazyn. Do magazynu to my chyba raczej nie idziemy jeszcze. Kanał miejski, brama na groble, kurczę. Drzwi do domu Talara. A Talar to nie był czasem ten paser? Tak. Tu jest paser. No dobra, to wiecie co, jak jesteśmy już tutaj bliziutko, no to czemu by nie? Zniszczony regał beczka, tam mamy Talara. No tak, ja oczywiście nie mam miejsca w ekwipunku, bo jakżeżby inaczej. Talarze, ja cię tylko bardzo proszę, miej miejsce, żebym mógł ci coś sprzedać. Będę happy. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No to kurwa robimy ten interes. Sorry, słuchajcie, ale ja się czasami nie mogę oprzeć, żeby wiecie, coś dopowiedzieć. Kurczę, tak na dobrą sprawę... Może te, wiecie co, te takie bardzo wartościowe, to sobie zostawimy, co? Cholera, to jest... Mało rzeczy, kurczę, on sprzedaje. 400, naprawdę. Na pewno mogę mu sprzedać krzesiwo, to jestem pewny, bo krzesiwa mam jeszcze w zapasie. Te wszystkie meteoryty i tak dalej, to sobie zobaczymy. Znaczy zostawimy, nie zobaczymy. Aczkolwiek wiecie co, może sprzedamy te najdroższe pierścienie. Zostawimy sobie dwa najtańsze, bo o ile dobrze wiem, później będzie można je komuś podarować, czy coś w tym stylu, a nie wydaje mi się, żeby one jakoś, wiecie, strasznie dużo nam, powiedzmy, miejsca zajmowały i tak dalej, prawda? Krzesiwo. A właściwie to możemy mu wszystko podpierdzielić w sumie i mu sprzedać, prawda? Ale dobra, słuchajcie, zejdziemy jeszcze sobie do piwnicy, zanim porozmawiamy z Talarem. Ja z tego co pamiętam, jego trzeba było chyba troszkę upić, albo mi się wydaje. O proszę, mamy jeszcze jeden pierścień. No na pewno wiem, że będę musiał sobie tak te dwa pierścienie, powiedzmy, zostawić. Chociaż nie wydaje mi się, żeby tutaj pierścienie miały jakiś gigantyczny wpływ, wiecie na co. Więc ja po prostu je sprzedam i tyle. Ten bursztyn, no bursztyn teoretycznie też możemy komuś podarować, więc ja go sobie zostawię. No to jak? Teraz tak. Możemy go oczywiście upić. Ja nie pamiętam, czy tam w poradniku było coś na ten temat, bo ja go i tak, wiecie, tylko tak sporadycznie obejrzałem, żeby zobaczyć, co my tutaj w ogóle mamy do roboty, ale porozmawiajmy, zacznijmy może od tego. Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność? Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chędożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka, Wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Ta. No to jak kurwa będzie? Dobra, dwójeczka. Zajmujesz się też hazardem? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagramy?
Nie rozśmieszaj mnie, jesteś chędożonym amatorem. Poćwicz, zanim zaczniesz truć mi dupę. Dokonano transakcji? Aha, dobra, rozumiem, czyli zapewne uaktualniła nam się gra w kości. Nie. Sposób jasny dano mi do zrozumienia, że zawodowo nie grałem z Nowicjuszami, muszę się skupić na słabszych przeciwnikach. Aha, czyli dodatkowo musimy jeszcze tutaj sobie parę rzeczy ogarnąć, ale porozmawiajmy z nim jeszcze na temat tego wiedźmińskiego miecza. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż, po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin, Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. I teraz tak, może zapytajmy się, skąd ma rzeczy Berengara? Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Okej. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co, kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co ci z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Jezus, jak ja uwielbiam te dialogi. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. No, ja mu w sumie wierzę, no bo... Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Już zmienił troszeczkę swój stosunek. No to... dobra, zapytajmy się go jeszcze o to. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. Okej. To może się z nim napijmy jakiegoś słabego alkoholu, albo może mocnego. Zobaczymy, czy damy radę. Dobra, powiedzmy to. Może powie nam coś więcej. Co my dostaliśmy? Już jesteśmy upić, a mam jakiś mocny alkohol? Alkohol średniej mocy. No, już widzę, że porządnie się huśta. Baza do wytwarzania eliksirów, to tego ruszać nie będziemy. Dobra, może już nie pijmy. Nic z tego, wiedźminie. No to jak... Chyba się nie uda go tak łatwo upić. To pijmy więcej. Mocną głowę masz, Geralt. O! Coś się dzieje, ale to chyba... Nieźle się z tobą, kurwa, pije. O, widzicie? Nie powinienem, ale pokażę ci coś ciekawego. Trafiłem na taką książkę. Historię tajnych służb redańskich. Wszyscy sądzili, że cholerny dokument przepadł bez śladu. Tak się, moi drodzy, to robi.
Dobra, ale musimy jeszcze raz z Talarem pogadać, ja muszę u niego odpocząć, bo... No, ty mi nie mów, że nie teraz. O, oh, come on, będzie lipa. Długie to? No nie, takie długie. Przeczytajmy. O, proszę, zakon płonącej róży. Dobra. Ale dobra, słuchajcie, musimy, że tak powiem, się stąd wyczłapać. Ja nie będę ukrywać, że wolałbym porozmawiać jeszcze raz z Talarem, żeby odpocząć, bo w chwili obecnej to, jak ja tak będę chodził, to jest mała lipa. Okej, moi drodzy, dobrze, słuchajcie, okazało się, że wystarczyło wyjść i wejść do domu Talara, aby rozpocząć medytację. Ja oczywiście, zanim się tutaj doczłapałem, wy tego nie widzieliście, ja wyszedłem, poszedłem tam do tych drzwi, które tutaj widzicie, tam pochodziłem, bo szukałem po prostu miejsca, w którym mógłbym ewentualnie się przespać. Niestety tam było tylko troszeczkę różnych itemów, także nic takiego się nie stało. Pójdziemy sobie, słuchajcie, teraz do ogrodnika. Może on nam coś powie odnośnie roślin. Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Okej. Okay. O, możemy mu coś sprzedać. Ale widzę, że ewentualnie płat rośliny możemy mu tutaj posprzedawać. Ja ich nie będę sprzedawać, bo tak na dobrą sprawę to są składniki eliksirów. Tutaj mamy jeszcze dużo, dużo miejsca. W razie czego, wiecie, będzie można to ogarnąć. Ewentualnie możemy mu po prostu posprzedawać te sery i inne rzeczy, które mi są do szczęścia niepotrzebne. Ten sok malinowy też możemy sprzedać. Dobra, i tutaj tak na dobrą sprawę już nic więcej nie będziemy wiedzieć, ale możemy się troszeczkę dowiedzieć. O właśnie, grywasz w kości? Grywasz w kości? Nie tak często jak kiedyś. Tylko tyle mi zostało, skoro dziewczynki nie są już takie chętne. Zagrajmy z nim. Postawmy piątkę. Dobra, rzucamy. O kurde. Same jedyneczki, trochę lipa. O. On ma dwie pary, ja mam co prawda trójkę, więc ja chyba wygrywam z tego, co wiem. Ale zaakceptujmy stawkę. Wymieńmy te dwie. Może nam się uda rzucić jedynkę, będziemy mieli 2-4. Fuck. Ja nie wiem, trójka chyba jest mocniejsza niż dwójka, nie? Ale mu się fuksło. Ale mu się fuksło. Farciarz. O, już jest lepiej, mam dwie pary. A on co ma? Parę. Spróbuję. Postawmy wyższą stawkę. I wymieńmy tą piątkę. Może się uda. Szóstkę albo trójkę będzie miło. Szóstka. Kurde, dwójka. No dobra, ale mamy dwie pary. On ma jedną. Chyba, że wyrzucisz... No nie, wierzę w to po prostu. Śmiech na sali. Nie wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem po prostu. Wiedziałem, że tak będzie. Nie boisz się zarazy? Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Jeśli Melitele zadecyduje, że nastał mój czas, odejdę stąd z radością. Opowiedz mi jakąś ciekawą, tajemniczą historię. Chętnie, ale bardzo zgłodniałem. Przynieś mi co... Dobra, ja to przewinę, bo... Mamy w sumie jedzenie. Sprzedałem jedzenie. Jemu zresztą.
Ja pierdzielę, to jest po prostu patologia, więc chyba lepiej trzymać jakiś kawałek kurde chleba albo innego dziadostwa. Mogę od niego to odkupić, 15 za sztukę. Dobra, kupmy od ciebie ten chleb, no orenów mamy sporo, więc... Patologia. Pyszne. Ciekawe, jak człowiek może zgłodnieć przy pracy. Dziękuję, Wiedźminie. Miałeś mi coś opowiedzieć. Podczas wojny służyłem jako najemnik pod rozkazami samej słodkiej trzpiotki. Musiałeś słyszeć. Co to była za wojowniczka? Co za baba? Kobieta z charakterem, rozumiem. Żebyś wiedział. Każdemu dawaliśmy radę. Zjeździłem pół świata z kompanią najemniczą słodkiej trzpiotki. Byliśmy nawet w Zerikanii. To rzeczywiście szmat drogi. To było piekło. Gorąco jak w piecu i mokro jak w łaźni. Masakrowaliśmy tubylców, a nas masakrowała sama Zerikania. Wiesz, żyją tam takie muchy, które w nocy włażą ci do nosa i składają jajeczka w zatokach. Jezus, mnie właśnie rozpędziało. Larwy wyżerają ci mózg i wyłażą oczami jako dojrzałe muchy. Coś strasznego. Wielu naszych umarło w ten sposób. Poza tym były choroby, jadowite pająki, węże i wiele innych okropieństw, których nie potrafię nawet nazwać. Widziałem nawet konia w paski. W każdym razie, po prawie 8 miesiącach walki z dżunglą, musieliśmy się wycofać. Nie da się wygrać wojny, jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć przeciwnika. To jedyna klęska na koncie słodkiej trzpiotki. Dzięki za ciekawą historię. Zobacz, jak pięknie rosną. Faktycznie ciekawe. Ale dobra. No to usłyszeliśmy, nie wiem, czy dostaniemy jakiś wpis. Miejsce Zerikania. No dobra, troszeczkę już na ten temat wiemy, bo pewnie do Zerikania się udamy w przyszłości. Tylko chciałbym, słuchajcie, jeszcze zobaczyć, bo zaktualizowała nam się gra w pokera, nowicjusz. Mogę zagrać z ogrodnikiem. Czyli teoretycznie wychodzi na to, że my musimy z ogrodnikiem wygrać, żeby nam... Wiecie, zaliczyło chyba. Spróbujmy jeszcze raz. Ustawmy. Będziemy stawiać najmniejsze stawki, ważne, żeby wygrać. Dwie pary. Znowu mam podobną sytuację jak poprzednio. Ja pierdolę, ma trójkę. Dobra, zaryzykujemy. Też mam trójkę, tylko że wyższą. Pytanie, czy jemu nie wypadnie piątka. Jest zajebiście. Świetnie. Warto było zaryzykować. Mamy parę piątek tylko. A, i parę trójek. On ma parę. Zaakceptujmy stawkę zerową. Spróbuję wymienić tylko czwórkę. Albo trójka, albo piątka. Miło. Bardzo miło. Mamy fulla chyba. Wszystkie wymienia w ogóle. O, ryzyk, fizyk. Wygrane. Zajebiście. Nowicjusz. Wygrałem z ogrodnikiem, poszukam innych przeciwników. Czyli wypadało wygrać. Dobra. Świetnie. To słuchajcie, no co by tutaj teraz zrobić? Zoltan, Chivway. Aha, Zygfryd. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Dobra, z Zygfrydem na razie... Aha, dobra, automatu. Geralt, miło cię znów spotkać. Co ty tutaj robisz? Widzisz, nie popisałem się z Kuroliszkiem. Ty zarąbałeś bestię. Przecież nie mogłem się chwalić cudzymi dokonaniami. To i muszę teraz swoje odstać. Przykro mi. Nic nie szkodzi. Taka prosta służba uczy pokory i wytrzymałości. A przy okazji ty na tym zyskasz. Gdyby tu byli zwykli strażnicy, pewnie by cię nie wpuścili. A ja cię znam i wiem, że masz immunitet na choroby. To prawda, zaraza się mnie nie ima. Dzięki, Zygfryd. Bywaj.
Aha, czyli możemy... W kanałach panuje mrok, w którym człowiek jest bezradny jak dziecko. Siegfried byłby łatwym celem dla Kuroliszka i tylko bym nie spowalniał. Światło jego pochodni zwabiło utopca. Mogłem spokojnie zapolować. Wiedźmin pracuje sam. Warta przed szpitalem to lepsze niż śmierć w ciemnościach od ostrego jak brzytwa dzioba. Poza tym uczy pokory i wytrzymałości. Dobra, czyli rozumiem, że możemy wejść do tego szpitala. To wiecie co? W sumie jak jesteśmy już tutaj w okolicy, to możemy wejść. Mamy szyld. Co na szyldzie? Szpital Lebiody. Dużo się dowiedziałem. Dobra. W szpitalu na pewno będą chorzy i pewnie jacyś... Aha, pielęgniarki. Chory, chory, chory. Szani jest, proszę. Przyjdzie nam umrzeć wszystko. Jestem taka zmęczona. Zaraza jest przerażająca. Codziennie modlę się do pionowej źrenicy. Dobra, czyli już widzę, że z pielęgniarkami to sobie nie pogadamy. Czerwone damskie rękawiczki weźmy. Dobra. Pielęgniarka, ołtarz. Komoda. Swoją drogą ciekawe jest to, że oni w ogóle się nie, wiecie, nie interesują tym, że ktoś ich na przykład, tak jak ja w chwili obecnej, okrada. Dobra, tym się nie będziemy interesować, ale swoją drogą ciekawe jest to, że konkurencją dla tego ich kultu Melitele stał się oczywiście. Przyszedłeś się pomodlić do Wielkiej Matki? Ten Wielki Ogień, Wieczny Ogień? Jestem zbyt religijny. Melitele kocha wszystkie swoje dzieci, nawet te, które błądzą. To miło z jej strony. W czym mogę ci pomóc? Nie wiem. Opowiedz mi więcej o swojej bogini. Melitele jest matką wszystkiego, co żyje. Boginią miłości, płodności i uzdrawiania. Dlaczego na posągu przedstawione są trzy postacie? Bogini ma trzy twarze, tak jak każda kobieta. Symbolizuje to jej zmienność oraz różne aspekty. Jakie to twarze? Młoda, beztroska dziewczyna, dojrzała, ciężarna kobieta oraz przygarbiona starucha w zimie swego życia. Pojmuję. W czym mogę ci pomóc? No, chyba raczej w niczym. Bywaj. Ale faktycznie. To jest, rozumiem, ta starucha, tak? O, też Melite. Nic nie mogę dać na ofiarę, trudno. O, renów nie dam. Skudna blizna. Kto ci też zakładał? Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Mów szybko, bo nie mam czasu. Wiecie, o co chodzi. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. No, ale ja mam w sumie trochę jaskółczego ziela. Jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej 5 pędów. 5 pędów mam bez problemu. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. To drobiazg. Wręcz przeciwnie. Dla mnie to bardzo ważne. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, daj mi znać. Dobra, mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać do wieczora? W zasadzie. Przyjdź do mnie do domu. Szpital to nie miejsce do załatwiania prywatnych spraw. No do dobra. Zobaczenia. To do zobaczenia. Udało nam się wykonać tą misję.
Przeraża mnie ta cała sytuacja. No, nie jest. Pytanie uaktualnione. Co będzie, jeśli się zarażę? Mam przecież jeszcze tyle rzeczy. I nowy poziom. Zajebiście. Dobra, wyłazimy. Przy okazji sprawdzę w ekwipunku jeszcze, ile mi tego jaskółczego ziela zostało, ale wydaje mi się, że poprzednio zbierałem jego go dosyć dużo, więc powinniśmy jeszcze mieć jakieś zapasy. No, mamy 13, więc jest bardzo dobrze. Nie ma lipy. Teraz tylko tak, jeszcze wejdę na chwilę do zadań. Zasłużę może na przykład, powinien częściej z nią rozmawiać. Dobra, tutaj nic więcej nie osiągniemy, tak na dobrą sprawę. Jak wygląda sprawa miasta? Płatnerz zakonny. Tutaj jest magazyn, do którego my będziemy musieli się i tak w przyszłości udać. Dom Krasnoluda Vivaldiego, dom Szani, dom... Dobra. Pytanie, gdzie iść? Pytanie, gdzie iść? Może do tego detektywa, słuchajcie, pójdziemy. Pucybut. Z Pucybutem możemy porozmawiać w sumie zaraz. Tylko wiecie, co jeszcze chcę zerknąć? Te wszystkie drzwi, w które mogę. Żeby, wiecie, ewentualnie coś skubnąć. What the fuck? What is this? Co to jest? Co to są za stworzenia? O cholera. Jak chcę stąd wyjść? Chyba sobie ktoś żarty robi. Mocne są skubane, ale czegoś strzegą ewidentnie. Dobra, czy to może umrzeć? Dzięki. Poszło sprawnie nawet. Nawet. W sumie tutaj nic ciekawego nie znaleźliśmy. Dobra, tylko że ja już widzę, że z tych typków to mi właściwie nic nie wyleciało, bo nie mamy na ten temat żadnego wpisu. W sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłem, udając się tutaj na dzień dobry, ale nie przypuszczałem, że tam będą jakieś stworzonka. Panie, weźcie mnie na gierka. Chudy jestem, ale wiecie, tak, tak, tak. Jak najbardziej, może kiedyś. Dobra, jeszcze z tym Pucybutem pogadajmy. Do detektywa jeszcze nie wchodzimy, chcę tutaj całe miasto ogarnąć. Witam, szanownego pana. Witaj, kim jesteś? Jestem Pucybutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego... A tam idzie wiele... ...z butów, zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. No dobra. Pierwszy raz w zimie? Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Mamy kilka żywotnych problemów. W mieście obowiązuje kwarantanna z powodu zarazy. Po lasach i bagnach biegają wiewiórki i tłuką się z zakonnikami. Potwory mnożą się na potęgę. Mamy też sporo zwykłych i kilku nietypowych bandytów. Ogólnie rzecz biorąc, jak to mawiał pewien bard, zima przypomina bordel ogarnięty pożarem. O matko. Powiedz więcej o zarazie. Z powodu zarazy król zarządził kwarantannę. Notabene piekielnie uciążliwą dla kupców. Zaraza
opanowała starą wyzimę, która jest zamknięta i pilnie strzeżona. Niestety, zdarzają się też przypadki zachorowań w naszej dzielnicy. Znajdziesz tych nieszczęśników w szpitalu Lebiody. Słuchajcie, trochę tego dużo, kurczę. Co tu warto zobaczyć? Ja to będę przewijał. Mamy. Szukam z... Popytaj kupców. Słyszałem, że na cmentarzu też są problemy. Rozwiń temat, Viv. Skojatel prowadzą partyzancką walkę w lasach otaczających miasto. Ponadto w mieście narastają nastroje antynieludzkie. Nie trzeba... Sorry, że ja to przewijam, ale tego jest za dużo i ja to, słuchajcie, przeczytam troszkę szybciej. Mają charakter zachowań służb specjalnych. Ładnie się wysławiasz, jak na pucybuta. Każdy ma jakąś tajemną historię. Dobra. Czyli dostaliśmy w sumie dosyć dużą garść informacji. Także nie jest źle. Oto część miasta zamieszkana przez starsze lasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. Kowal. Oto do czego prowadzą interesy. Dobra, pojedźmy do kowala. Może będziemy mogli mu coś sprzedać. Chociaż ja bym wolał udać się do karczmiarza, wiecie, w sumie, bo... Aha, nie mamy właśnie miejsca w ekwipunku. Jesteś pomocnikiem kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Pokaż mi wasze wyroby. Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was ktoś wcześniej rekomendował, a tylko swoich obsługujemy i poleconych. Bywaj. Aha, zajebiście. No, patrzcie, patrzcie. Ludź to nie ludzie przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, kowal. Po prawdzie to lepszego zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej wyzimą. Można coś u ciebie kupić? Obsługuję tylko przyjaciół. Z małymi wyjątkami dla osób poleconych. Muszę mieć pewność, że moje towary nie przysłużą się sprawie antynieludzkiej. Bywaj. O, świetnie. O co? Ładna kuźnia. Pewnie jesteś z niej dumny. Pewno, że ładna. Teraz to już tylko ładna może być, odkąd mi połowę sprzętu zrabowali. Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich. Urzędnicy handlarzeni. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam, kurwa, ich mać wykuwać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła, mahakamskie, bardzo do moich podobne. Bywaj. No dobra, czyli już widzę, że w sytuacji, w której będziemy chcieli skorzystać ewentualnie z kowala, będziemy musieli zapewne coś dla niego tam zrobić, coś zapewne wykminić. Bakalia. Dobra. Nie, słuchajcie, ale tak serio, my musimy coś zrobić, ja muszę coś zrobić z ekwipunkiem, bo ja mam z tego stanowczo za dużo, a nie mogę już tak na dobrą sprawę zbierać czegokolwiek, co znajdziemy, więc dobrze by chyba było, żebyśmy udali się, cholera, do tej karczmy. To może tak też zróbmy. Muszę koniecznie pozostawiać troszkę rzeczy tam, bo to nie ma najmniejszego sensu. Bo ja tak chodzę i mogę coś dać, mogę nic nie dać. Ewentualnie możemy sobie tak na dobrą sprawę, zostawimy sobie na pewno jakiś alkohol. Zostawimy też na pewno trochę jedzenia, no bo jak widzicie to się... Gdzie to się idzie? A, tam. Bo to się oczywiście przydaje, nie wiem, możemy też w sumie zostawić sobie... no nie wiem. Dziwka. Dobra, płatnerz zakonu, kupiec zakonu, tam dalej jest ta karczma. I tu nas jeszcze nie było. Las klasztorny. Karczma miś, klasztor zakonu pomocy i róży.
Dobra, tylko teraz pytanie, czy ja tędy wejdę do tej karczmy? Nie, ta karczma jest tam, w tamtą stronę, kurczę. Tutaj chyba, w tej dzielnicy jakoś. No ale dobra, to wejdziemy, zobaczymy. Rzadka kupa, a nie okazja. Nie do uwierzenia. Co? Wydaje się, że nawet Wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. No bo ma, ewidentnie. Dobra, zamtórz chęta uda, karczą miś kudłacz. Czuję, że umrę. Gdzie jest ta karczma? A co to? Boże, jaka spaluna. Dobra, trochę tutaj ludzi jest, ale ja w gruncie mierzy przyszedłem przede wszystkim do karczmarza. Rozbawiłeś mnie do łez. A, odcie... właśnie tak. A, zobaczcie, ile ja tu rzeczy zostawiłem. To tak, na pewno zostawię sobie kamień runiczny, na pewno sobie zostawię czerwony meteoryt, niebieski meteoryt też zostawimy, zostawimy wszystkie głowy Bargesta. Co by tu jeszcze zostawić? Krzesiwo. No tego krzesiwa to ja mam od cholery jeszcze więcej. Te oleje to ja na razie nie używam, więc w sumie ten czarny proszek, proch, petardy. No kurde, nie mam miecz alkoholu. To wina możemy sobie w sumie pozostawiać. Co by tu jeszcze zostawić? Może ten bursztyn zostawimy. I to by było w sumie wszystko, słuchajcie. Bo te listy, te księgi i tak dalej, to my to posprzedajemy. Tylko tak, tu mamy hazardzistę, kelnerka, zoltana mamy, Monrobrus. Tu się będziemy tłuc, więc bez lipy. Ale nie widzę żadnego antykwariusza, tak jak to było tam, więc mówi się trudno. I teraz tak... Nie wiem, może z hazardzistą pogramy? Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, to fakt. Nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Wierzę. Od razu widać, żeście człek bywały. Nie to, co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem Wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człekiem, niż wygrać z byle chłystkiem. Z tutejszymi chreczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, alem go dawno nie widział. Z tego co wiem, myśliwy nie wróci. Po prawdzie to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie... Dobra, pierw z nim zagrajmy w pokera. Dwie parki, ładnie. Też mam dwie pary, tylko że on ma mocniejsze dwie pary. Dobra, zaakceptujmy stawkę, dajmy zerową. Zaryzykuję i wymienię wszystko. Zostawiając szóstkę. Kama. Lipa. Przegrałem, ale mamy następną rundę. Dwie pary tylko. Znaczy parę. Mamy, a on co? Też ma parę. No w sumie jest remis. Dobra, zaakceptujmy. Wiecie, tu chodzi tylko o to, żeby wygrać. Ja tutaj się nie chcę w żaden sposób zgromadzić jakiejś większej ilości kasy, bo to nie o to chodzi. Chcę tylko, żeby po prostu mi zaliczało misje poboczne. Cztery, mamy trójkę, świetnie. Pytanie, co jemu wypadnie? Też ma... Dobra. What the fuck?
Dobra, słuchajcie, małe cięcie, bo przypadkowo kliknąłem na powiadomienie, które mi wyskoczyło. Niestety mnie zminimalizowało grę. Aha, on ma szóstki parę, zajebiście. Świetnie. Dobra, spróbujemy, może trafimy na trójkę. Oby. No, mamy dwie pary. I tak lepiej od niego. Zobaczymy tylko, co mu wypadnie. Jeżeli wypadnie mu szóstka, to jesteśmy w dupie. Nie, wygraliśmy. Zajebiście. Świetnie. Tylko, że widzę, że to mi chyba nie dało żadnego wpisu, więc... Cóż. Ale chcę z tobą jeszcze raz porozmawiać. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś. Chyba od ogrodnika. Ha, 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 cwaniaczek. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu Lebiody. Ha, ha, ha. Taka sytuacja, kurna. A gadałem z nim i nie było żadnej możliwości tam porozmawiania. Jeszcze raz... No, nie będziemy gadać odnośnie hazardu, bo to jest bez sensu. Baranina Coleman. Dobra, to są dwie osoby, z którymi na pewno będziemy musieli porozmawiać. Ale jeszcze mamy tak Zoltana i to jest jeszcze jakiś typ. Munro Bruce. Geralt. Znowu ktoś, kogo nie znam. Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę. Jestem wykidajłą. To spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagramy? Bez urazy, ale grywam tylko z zawodowcami. Świetnie. Zagraj sobie z Carmen w Zamtuzie naprzeciwko. Albo niech cię Zoltan doszkoli. Kurczę, widzicie, tutaj chodzi o te pierdzielone kości, więc tutaj trzeba w nie też grać. Kogo widzą moje oczy? Zoltan Chivay, we własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan, jak się przedostałeś do miasta? Plugawi nie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan, chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Szukam dobrze płatnej roboty. Podobno przystań na bagnach jest zagrożona przez potwory. Słyszałem skargi kupców drzewnych i kramarzy. Sądzisz, że zapłacą Wiedźminowi za wyeliminowanie niebezpieczeństwa? Z kim powinienem rozmawiać? Sądzę, że z Loivardenem. To gruba ryba i pewnie nie poskąpi grosza. Szukaj go na grobli, dogląda załadunku i rozładunku towarów. Okej. Dzięki, Zoltan. Zajmę się sprawą przystani. Wal śmiało. O bank możemy zapytać. Banku Vivaldiego? Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Jak leci? Zastanawiałeś się kiedyś nad małżeństwem, Geralt? Wiesz, Zoltan, mój fach nie bardzo sprzyja ożenkowi. Bezpłodność, ciągłe ryzyko, podróże. Niewiele jest kobiet, które by na to poszły. Bo widzisz, naszły mnie pewne wątpliwości. Mów. Sam nie wiem. Długo jej nie widziałem i robię się trochę zazdrosny. Każdy wie, jak pożądane są krasnoludzkie kobiety. Rozumiem, Zoltan. Proponuję wypić garniec gorzały. Jak nie pomoże... Drwisz? Gdzieżbym śmiał. To nie temat do drwin. Dobra.
pogadaliśmy z nim, dowiedzieliśmy się odnośnie przystani, będzie tam na nas czekać zapewne misja. Ale moi drodzy, ja myślę, że tutaj chyba się rozstaniemy. Chociaż jeszcze zobaczymy, co jest tutaj z tyłu. Coleman i Baranina, kurczę, to są osoby fabularne. Teraz nie wiem, jak to zrobić, kurczę. Tych pobocznych mamy od cholery. Czekajcie, jeszcze tylko... Aha, wieczorem. Od Colemana, który przysiaduje mi się kudłaczu, tak. Ale moi drodzy, słuchajcie, zrobimy to w ten sposób. Ja sobie tutaj pogram w te kości z tym... z Zoltanem. Pobiję się trochę na pięści, żeby zdobyć ewentualnie kasę i też jakieś tam doświadczenie. Także my widzimy się w następnym odcinku z gry Wiedźmin 1 oczywiście, także jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa pa.